Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, witam serdecznie w kolejnej z cyklu rozmów Rewolucja z ducha. Rozmowy fundamentalne. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak Jan Paweł II wpłynął nie tylko na Polskę, bo to wiadomo, na Polskę wpłynął, ale także na narody sąsiednie. Ostatnio czytałem wywiad z Viktorem Orbanem. To jest były premier Węgier, obecnie szef opozycji, ale ma duże szanse, żeby przestać być w opozycji, bo Fidesz prawdopodobnie wygra najbliższe wybory. I on mówił, że oni na Węgrzech mówią o Janie Pawle II jako o papieżu nie polskim, tylko środkowoeuropejskim, bo dzięki temu grzeją się w jego cieple. Dzisiaj nie będziemy mówić o Węgrzech, tylko o Słowacji. Naszym gościem jest ksiądz Jerzy Limanówka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z palotyńskiej fundacji misyjnej Salvati, a wcześniej pracujący lat kilka przynajmniej na Słowacji, na parafii słowackiej. O, to 6 lat to bardzo, bardzo ładny okres czasu. Księże, czy rzeczywiście tak jest, że Słowacy, trochę tak jak Węgrzy, trochę tak jak Ukraińcy, którzy się śmieli, że papież mówi lepiej po ukraińsku niż ich prezydent, którym wówczas był pan, bo dobrze pamiętam, Leonid Kuczma, też się grzeją w cieple Jana Pawła II? Tak, jak najbardziej. Swojego czasu nawet spotkałem się z takimi z pewnymi próbami doszukiwania się słowackich korzeni w rodowodzie Jana Pawła II. A jakie to korzenie miałyby być? No, że tam jakaś babka kiedyś mieszkała na Słowacji, albo tam wyszła za Słowaka i tak dalej. Jakieś było takie doszukiwanie się pewnych korzeni, ale wszyscy to raczej traktowali pod takim z przymrużeniem oka, więc to raczej nikt tego nie brał aż tak do końca poważnie. Ale z kolei no, bardzo mocno podkreślano, że jest to Słowianin. Więc też mówiono, też o Janie Pawle II Słowacy mówili nasz papież, w tym znaczeniu, że jest im bardzo bliski swoim rodowodem, pochodzeniem, że jest właśnie Słowianinem. Mhm. A powiedzmy słów kilka o słowackim kościele, bo nam w Polsce słowacki kościół kojarzy się z czeskim kościołem. No niestety. Z tym, że to był jeden kraj, Czechosłowacja w pewnym momencie, jedno państwo. Federacyjne wprawdzie, ale jednak jedno, to w związku z tym cały czas mamy takie proste nałożenie. Czeski kościół, który jest bardzo słaby, który tak naprawdę od czasów Husa zbiera cięgi. W XX wieku bardzo silnie się rozłamał i to jeszcze przed komunizmem, bo tam powstał kościół prawosławny. Przede wszystkim tutaj najwięcej zaszkodzili Habsburgowie. To w Czechach. Czy słowacki kościół jest podobny? Nie, zupełnie inny. To było jedno z moich największych zdziwień, kiedy zacząłem pracować na Słowacji, że właśnie ten naród słowacki jest zupełnie inny kulturowo, mentalnościowo od Czechów. I pod względem religijnym szczególnie. I dlatego, że troszeczkę na Słowacji ten kościół pełnił podobną rolę jak i w Polsce. To znaczy utożsamiał się z narodem. To znaczy być wierzącym, to jednocześnie być dobrym Słowakiem. I dlatego rola tego kościoła była o wiele większa. Ale przecież Słowacy też byli wewnątrz Imperium Habsburskiego. Oni wprawdzie mieli większe kłopoty z Węgrami niż z Madziarami, jakbyśmy powiedzieli, tak, niż z Austriakami, znaczy, tak, ale kłopoty, też byli wewnątrz. To znaczy kłopoty Słowaków rozpoczęły się po wiośnie ludów, kiedy monarchia właśnie austriacka rozpadła się na te dwa człony, Austro-Węgry. I to były w zasadzie była w zasadzie Unia. I Słowacy przypadli Węgrom. Znaczy oni byli od samego początku, ale wtedy wybitnie już trafili pod rządy Węgrów. I była idea Wielkich Węgier i to się nazywało tak zwana madziaryzacja, to tak nazywają, czyli wynaradawianie Słowaków, narzucanie języka słowackiego. I tutaj szczególnie jedyna właśnie klasa wykształcona, która mogła się w jakiś sposób wykształcić w tym czasie, no to było duchowieństwo. To był jedyny sposób, dlatego że wszystkie pozostałe wyższe uczelnie były zarezerwowane dla Węgrów lub ewentualnie tych, którzy potrafili się już zasymilizować z kulturą węgierską. A czy można powiedzieć, że to duchowieństwo z taką niewielką grupą inteligencji, bo tam się śmieją niektórzy z idei słowackiej, że tak naprawdę był taki moment, kiedy wszyscy razem, kilkunastu,
intelektualistów słowackich jechało jednym pociągiem. Gdyby wtedy ten pociąg wysadzić w powietrze, to nie byłoby inteligencji. Nie byłoby słowackości, o tak mówię. Czy można powiedzieć, że bez duchowieństwa i bez tych kilkunastu osób nie byłoby rzeczywiście narodu w takim sensie, jaki znamy w tej chwili słowackiego? Bardzo możliwe, dlatego, że naprawdę to był to kraj, który właśnie żył w tych dolinach, w górach, który no, nie miał jakieś, miał poczucie, dla Słowaków największą więzią i największym skarbem jest język. To ich zespalało, tym bardziej, że to... Uzupełnijmy jeszcze, bo też podejrzewam, Polacy nie wiedzą, nasi słuchacze nie wiedzą, to jest inny język niż czeski? Tak, oczywiście, że jest to inny język. Nie porozumie się Czech ze Słowakiem. Porozumie się. To jest tak, że mówiąc po słowacku, ja zresztą do tej pory, no, mówiąc, spotykając Czecha, spokojnie mówię po słowacku i on wszystko rozumie, a on mówi po czesku, ja doskonale wszystko rozumiem. Są pewne niuanse, które trzeba znać, kilka różnych słów, ale generalnie można się tutaj porozumieć. Także nasz bliskość języka jest to fakt i to właśnie myli, że ta bliskość języka jest taka bardzo silna, ale to po prostu naprawdę to jest w pewnym sensie troszeczkę przypadkowe. To byłoby to troszeczkę głębiej rozważać. Natomiast słowacki język faktycznie jest czymś innym. Inna rzecz, że on też się zaczął rozwijać dosyć, znaczy kodyfikować dosyć późno, dlatego że dopiero w XIX wieku, kiedy u nas Mickiewicz już napisał Pana Tadeusza, tam dopiero ułożono podstawy gramatyki języka słowackiego i tak naprawdę od tego momentu zaczęła się rozwijać literatura słowacka. To teraz spójrzmy na sytuację religijną. Powiedział ksiądz, że to jest kraj religijny. W odróżnieniu od Czech, które są zlaicyzowane, no powiedziałbym, do imentu można powiedzieć. Tam raczej zaskoczeniem jest, że jest ktoś wierzący, niż że jest niewierzący. Słowacy, jak rozumiem inaczej, to powiedzmy, bo to też nie jest kraj tak monolitycznie wyznaniowy jak Polska. Znaczy tam też, powiedziałbym, ta różnorodność jest nieco większa. Tak, i ja tutaj właśnie specjalnie użyłem tego słowa, że to jest właśnie naród religijny i że tutaj właśnie wiara odgrywała wielką rolę również w utrzymaniu tożsamości narodowej Słowaków, dlatego że bardzo duże zasługi też dla budowania kultury słowackiej mieli luteranie. Kościół protestancki. To między innymi właśnie z ich szeregów Ludowit Sztur, właśnie luteranin, który rozpoczął kodyfikację języka słowackiego i to w liturgii właśnie protestanckiej, ponieważ liturgia protestancka wiele wcześniej, już właśnie od Lutra, stosowała języki narodowe w liturgii i tłumaczenie Biblii na języki narodowe i tak dalej, więc to oni w zasadzie zaczęli walkę o to, żeby również i Słowacy w liturgii posługiwali się językiem swoim, narodowym, słowackim, co również spotykało się z wielką krytyką i również z prześladowaniem ze strony Węgrów, właśnie to ta próba. Czyli mamy luteran, to jest pierwsza wspólnota wyznaniowa, która jest tam obecna. Tak, druga jest... Ile ich jest mniej więcej procent? Luteran jest około 20%, 15% do 20%. Mhm. Katolików jest 73%, no to jest największe, 68, albo to tak różne są te 68 do 70 paru procent są katolicy. Potem są właśnie najliczniejszą grupą są luteranie, no i bardzo dużą grupą, no z tym, że to jest w zasadzie jeden kościół, to są grekokatolicy. Ale rozumiem, że z własną liturgią, z własnym obrządkiem, z własną hierarchią. Z własną hierarchią, z tym, że tu akurat ta koegzystencja jest bardzo silnie powiązana i tutaj nie ma takich dużych napięć jak na Ukrainie pomiędzy katolikami. Czyli rozumiem, że Słowacy, w takim znaczeniu Słowacy etniczni, mogą być, mówię już teraz o katolicyzmie, mogą być zarówno obrządku wschodniego, jak i zachodniego, i to nie jest tak, że jedni się uważają, nie wiem, za Rusinów, za Karpackich, a drudzy za Słowaków. Jest to w pewnym sensie, oczywiście, że jest to powiązane, bo oczywiście, że Kościół grekokatolicki rozwijał się na terenie wschodniej Słowacji, gdzie właśnie no, dużo jest, dużo Rusinów, ale niemniej jednak to jest, to jest... Czyli między nimi nie ma napięć takich, powiedziałbym, etnicznych. Nie, że ktoś kogoś zwalcza, ktoś kogoś by się nie chętnie pozbył. To przed wojną było, natomiast tym, że już później po likwidacji kościoła grekokatolickiego, no, grekokatolicy, którzy chcieli zostać wierni
Rzymowi, jedno po prostu zbliżyli się do rzymskokatolików. W związku z tym rozumiem, że jest też cerkiew prawosławna. Jest cerkiew prawosławna i to jest właśnie troszeczkę taki obcy twór na właśnie w społeczeństwie słowackim. Oczywiście no, mówię to z taką z dużym uproszczeniem, dlatego że do momentu likwidacji, do gdyby przymusowego przepisywania Słowaków grekokatolickich, grekokatolików do Kościoła prawosławnego, właściwie Kościół prawosławny na Słowacji nie istniał. Natomiast on został wtedy właśnie utworzony... Jako słowacki czy jako czeskosłowacki on został utworzony? On został utworzony jako czeskosłowacki. Zresztą to ja uzupełnię ciekawa historia, bo czeski Kościół prawosławny, tam też przecież nie było żadnych źródeł, tak bym powiedział, prawosławnych. Powstał w latach 20. XX wieku i to grupa księży katolickich, którzy mieli dosyć Habsburgów i dosyć celibatu. Utworzyła sobie ten kościół. On jest bardzo prorosyjski, tak bym powiedział. Paradoksalnie. Tak. Chociaż... Jest to generalnie, znaczy on się generalnie nazywa autokefaliczny kościół prawosławny Słowacji i ziem czeskich. Mm-hmm. Bo tam oczywiście Morawy i Czechy to też lubią, także to jest taka, to jest generalna nazwa. I on w zasadzie przed wojną nie istniał. Oczywiście było to po prostu, naprawdę to było po prostu znikomy procent i on się nie liczył. Obecnie po ostatnim jak to się to nazywa, w szczytaniu ludności. Spisu ludności. Jest 60 tysięcy prawosławnych. To jest taka, no to jest właściwie taka grupa, która w pewnym sensie no jest zauważalna, ale to znowu z kolei to nie jest jakaś poważne wyznanie. To teraz przejdźmy do... I czwarty jest Kalwini. To są Kalwini. Madziarscy pewnie. I bo... to jest właśnie to. To właśnie Kalwini kojarzą się znowu z kolei z kościołem, znaczy z Węgrami. I jest ten kościół, jest najbardziej właśnie popularny. Najwięcej do niego wiernych należy na południowej granicy Słowacji. Czyli można powiedzieć Węgrów albo tak, osób pochodzenia węgierskiego. Jak wyglądała sytuacja tego kościoła w czasie komunizmu? Bo znowuż, no Czesi czy czeskie kościoły zostały zrównane z ziemią tak naprawdę. Podejrzewam, że na Słowacji musiało być podobnie, bo to jednak jedno państwo. Wprawdzie katolicyzm, czy w ogóle religia silniejsza, ale państwo to samo, w związku z tym prawdopodobnie. Tak, to znaczy Kościół był o wiele bardziej prześladowany niż w Polsce. I ta sytuacja była bardzo dosyć trudna. No niestety, znaczy tak, myślę, że jeszcze pewnie do tego dotkniemy. No, Słowacy mieli taki, znaczy komuniści mieli o tyle taki pewien haczyk na Kościół. No, ksiądz Tiso. Właśnie, to jest ksiądz Tiso nieszczęsny. I to no, właśnie... potępiane przez Piusa XII, przywoływany do porządku i usunięty ze stanu duchownego. Tak, to jest w ogóle osobny rozdział i osobna dyskusja. Tutaj tylko pozostańmy na tym, że to był po prostu taki pewien haczyk właśnie rozliczenia się z przeszłością i to był taki pewien punkt zaczepny dla komunistów, żeby walczyć z kościołem słowackim. Z tym, że tak, ta walka poszła przede wszystkim w stronę walki z hierarchią. Właśnie z hierarchią wierną Rzymowi. Dlatego, że utworzono właściwie kościół państwowy, który był podległy państwu. Kościołem w zasadzie rządzili urzędnicy na poziomie powiatu, powiedzmy, którzy zezwalali księżom na spowiedź, na wyjazdy na spowiedź, na ilość mszy świętej w niedzielę i tak dalej, i tak dalej. Oni właściwie dokonywali przesunięć, gdzie kto, który ksiądz ma pracować i tak dalej. Tak więc to był w zasadzie taki kościół państwowy. Natomiast nie zostało zniszczone, nie były zniszczone kościoły. Kościoły były nawet wręcz przeciwnie, były nawet, podejrzewam, że nawet było o wiele łatwiej, bo były utrzymywane przez państwo. To był w pewnym sensie no, ich dobro kulturowe i po prostu kościoły były zadbane. Natomiast księża, no były oczywiście, były olbrzymie limity w przyjmowaniu, w zasadzie było tylko jedno seminarium w Bratysławie, które święciło księży. Oczywiście tam dostać do tego seminarium było niezmiernie trudno. To w zasadzie byli cały czas wszyscy właściwie księża patrioci, którzy mogli oficjalnie pracować. Oczywiście była olbrzymia problem był z duchowieństwem. Była nawet taka pewna sytuacja, że przez parę lat w ogóle nie było żadnego biskupa na Słowacji.
Natomiast no... Ale to z tego, co ksiądz mówi, to i tak było lepiej niż w sąsiednich Czechach, no niby w tym samym państwie. Tak, no czy z tą sytuacją w Czechach to aż tak do końca się tam nie orientuję, więc nie chciałbym tutaj tego opowiedzieć, ale po prostu to był bardzo mocno Kościół kontrolowany. I do tego tematu już za moment wracamy. Ja bym chciał jeszcze chwilę porozmawiać, bo w tej kwestii Jan Paweł II jeszcze jako metropolita krakowski miał do odegrania swoją rolę, czyli chciałem chwilę porozmawiać o kościele podziemnym, który także tam funkcjonował. Naszym gościem, przypomnę, jest ksiądz Jerzy Limanówka, pallotyn, prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatii. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.